bywali genialni wynalazcy, których wizje na nic się zdały. Leonardo da Vinci uznawany jest za geniusza, lecz jego pomysły czołgów i latających maszyn znalazły zastosowanie dopiero wiele lat później. Genialny pomysł, ale w złą porę. Prawdziwy wynalazek powinien wykorzystywać okazję, nawet jeśli wydaje się żenujący, dziwny lub bezużyteczny. Spencer Silver pracował nad klejem do samolotów, ale jego klej ledwo sklejał dwie kartki papieru. Ale jego przyjaciel, Arthur Fry, szukał pomysłu na zakładkę do śpiewnika. Posmarował więc klejem Silvera kartkę papieru i wymyślił żółte karteczki. Nawet jeśli wyszło inaczej, nie ignorujcie nowego pomysłu. Stephanie Kłolek chciała zostać lekarzem. A żeby uzbierać na czesne, znalazła pracę w DuPont Chemical. Jej zadaniem było wynaleźć lżejsze włókno, które zastąpiłoby stal w oponach. Uzyskała mętną maść, której nie chciała wlewać do wirówki, żeby jej nie zapchać. Ale koledzy przekonali ją, że to może być coś wyjątkowego. I uzyskali piękne włókno, 5 razy silniejsze od stali i odporne na korozję oraz ogień. Kevlar. Nowy materiał znalazł zastosowanie w produkcji opon, ale też lin mostowych i izolacji, kabli wahadłowców i kamizelek kuloodpornych. Kłolek nie została lekarką, ale uratowała więcej istnień, niż gdyby nią została. Czasem prawdziwy potencjał objawia się dopiero w praktyce. W czasie II wojny światowej alianci mieli przerwy w dostawach kauczuku. Szukali więc syntetycznego zamiennika. Naukowiec demonstruje, jak uzyskać gumę z ropy naftowej. Tym zadaniem obarczono Jamesa Wrighta, inżyniera w Connecticut. Uzyskał miękki materiał, który, zwinięty w kulkę, odbijał się. Ale też rozpuszczał się w kałuże i pękał pod wpływem uderzenia. Kiepski materiał na oponę. James używał go, żeby zabawiać przyjaciół. Dopiero po wojnie zainteresował się nim producent zabawek. Zbliżała się Wielkanoc, więc włożył go do pojemniczków przypominających jajka i sprzedawał jako plastelinę. Trafiła ona nawet do zabawkowej hali sław. Wojna przyniosła sporo pomysłów na zabawki. Pewien mechanik z maszynowni na pancerniku przypadkiem potrącił stojącą sprężynę. A ta nie spadła, lecz zeszła na stołek i podłogę. Z żoną zrozumieli, że to świetny pomysł. Wzięli kredyt i zaczęli sprzedawać sprężynki Slinky. Któż by pomyślał, że wojna może być źródłem takiej radości?